Szymonaczko, witam. Jak widać, druga strona. Próg zrobiony. Powtarzam po raz kolejny: drzwiami się proszę nie sugerować, bo drzwi, jak widzieliście w poprzednim filmie, przednie drzwi już są. Jedynie tylne drzwi trzeba zorganizować. Tutaj już wszystko polakierowane. Cała, cała klapa była lakierowana, z tego względu, że gdzieś tutaj yy, tutaj były jakieś tam brzery, korozja. Więc żeby się nie męczyć z odcinaniem tego została polakierowana cała, auto jest świeżo umyte, to dawno nie było myte yy, Jeszcze jeden problem jest taki, że. Po kolizji, którą miał, jak na początku wspominałem, tutaj był wbity, no i sobie na zgrzewie popuścił, że tak powiem, i w tej chwili przepuszcza wodę, więc dlatego go też myłem, żeby sprawdzić szczelność. Teraz nie będzie się tego widzieć, ale tu w tym miejscu w bagażniku jest mokro, woda się leje, więc jeszcze jutro muszę to. Tutaj uszczelnić, żeby się woda nie dostawała do środka. Tą stronę już widzieliście. Polakierowane, i teraz ktoś tam pytał o podsumowanie, czego używałem. Więc tak, no wiadomo, <gry> używałem blachy. Blachy poszedł mi prawie, prawie jeden arkusz, bo Kupiłem nowe, więc z tego nowego niewiele mi zostało. No tutaj dorabiałem progi, jakieś tam kawałki tych nadkoli wewnętrznych. Potem tego poszło 1,5 litra masterbonda, nawet może 2 litry. Dokładnie nie wiem, ile miałem w starej pusce, bo to jest nowy. Z tego na pewno poszło. Ponad litr. Później podkład akrylowy wypełniający wszędzie tam, gdzie było lakierowane pod kolor. A tam, gdzie było, znaczy się tam, gdzie były masy nadryskowe, masy uszczelniające, to było tylko robione masterbondem. Później Predator, znaczy się później po masterbondzie masy uszczelniające i potem masy natryskowe gdzie pod lakier podkład akrylowy później bazy, bazy poszło pół litra nawet było troszeczkę więcej niż pół litra tego poszło no około 900 gdzieś niecały litr później to jest ten wosk, którym tam smarowałem już Fiata 127, tego czarnego, kto mnie śledzi, to wie. Sporo tam się burzyło, że wszystko upaprane, umuźgane. Nie, ten wosk nawet tutaj widać pod rantem. Jak wyschnie, on już w zupełności nie brudzi. No i jutro poleci coś takiego. Tu mam wiadro już napoczęte, następne stoi pełne, więc ile tego pójdzie, nie wiem W tym wiaderku, no to wiaderko jest około, około 3,5 gdzieś może 4 litry Masy uszczelniające, jakich używam Wcześniej używałem masy uszczelniające Sika 527AT Ale yy, kiedyś tam gdzieś spróbowałem APP, PU50 i powiem Wam, że w tej samej cenie, może nawet ciut taniej, macie tą samą jakość co Sika. Ale powiem ogólnie, że ostatnimi czasy Sika, czy tam No czy, czy inne te masy natryskowe yy, powariowali na web naszyje, nie wiem, czy, czy po prostu <gryw> widzą to, co, co się dzieje w YouTube, że. Ludzie pokazują, że to używają, że to kurcze stosują. Tak ceny zwindowali. Jak kupiłem pistolet do Sika 529 AT, to jeden kartusz kosztował 24 zł. W tej chwili on kosztuje 34 zł, przy dobrych wiatrach czasem gdzieś się kupi za 31 zł. Więc no szaleństwo obłędne. Masterbond, jak zacząłem go kupować, kosztował z utwardzaczem. Oczywiście, zawsze brałem. Aha, zawsze brałem tak piątkę, piątkę rozściczalnika epoksydowego. I do tego jest wiadomo, że w zestawie utwardzacz płaciłem 230 zł z przesyłką, a w tej chwili, za taki zestaw, piątka. Epoksydu, piątka rozcieńczalnika, utwardzacz i przesyłka wychodzi 320 zł. Predator bodajże kosztuje około nie 50-60 zł. Załóżmy. A kiedyś kosztował 40. Więc teraz też tak, dlaczego mówię o cenach? No bo powiecie, że. Tutaj pokazywałem progi, i tak dalej, i tak dalej, bo taka cena, bo, bo się sram, bo się gram. No, może i się sram, może i się gram. Ktoś tam pisał, że buńczuczność pokazuje swoją. Nie, nie pokazuje swojej buńczuczności, bo zliczając te wszystkie materiały, które idą na ten samochód, głupi arkusz blachy kosztował 68 zł, a w tej chwili kosztuje 168 zł, więc. Cena poszła o 120% w górę. No i teraz to co najważniejsze, co każdy by chciał wiedzieć. Ile to wszystko kosztowało. Tu jest zestawienie Ford Focus. I z jutrzejszym dniem, którego oczywiście jeszcze nie ma. Tu mamy poniedziałek, dzisiaj jest wtorek. No i jutro około 4 godziny na uszczelnienie tego wszystkiego. Posprzątanie, wyczyszczenie, sprawdzenie jeszcze raz szczelności. Liczę 4 godzinki z zawoskowaniem, więc wychodzi 102 robocze godziny. Kto zna moją stawkę spokojnie sobie to przeliczy i wie, jaka wychodzi kwota. Z tej kwoty oczywiście należy odjąć woski, epoksydy, masy uszczelniające, blachę. Oczywiście prąd. Oczywiście, ZUS. Oczywiście, podatek. Bo polskie państwo musi zżerać wszystkich polskich przedsiębiorców. Więc no, z tej całej sumki, która niby tutaj wychodzi, z tych 102 roboczogodzin, dla mnie zostają ochłapy. Dobra, to by było na tyle. Dzięki, pozdrawiam.